czas przejść do kolejnej kategorii. Będzie to wizja i innowacja. Ich wizje i innowacje naszych kolejnych nominowanych są niezwykłe, bo już zmieniają naszą rzeczywistość, a jeśli nie już, to na pewno w przyszłości będą ją zmieniać na lepsze. Mam tu odnotowane, że pierwszy nominowany zatrudnia najlepszych polskich matematyków i informatyków. To znak, że u niego zostałbym z całą pewnością bez pracy. Stworzył zespół, z którego usług korzystają najwięksi światowi potentaci tej branży. Jest też coś dla mnie. Otóż jest to człowiek, który porwał się na niemożliwe, postanowił skutecznie nauczyć czegoś sztuczną inteligencję. Magda, jest to prezes zarządu firmy CodiLime, pan Tomasz Kulakowski. Tomasz Kulakowski, współzałożyciel i prezes CodiLime. Jak nikt dotąd potrafił obrócić akademickie sukcesy naszych matematyków i informatyków w biznesowe sukcesy u najbardziej wymagających, globalnych klientów. Jego firma rozwija i wdraża własne produkty, które śmiało można nazwać sztuczną inteligencją. Głębokie uczenie maszynowe, pricing intelligence i zarządzanie rozległymi sieciami komputerowymi. W wolnym czasie ratowanie chorych waleni na zlecenie rządu USA. Zatrudnia w Polsce i w Dolinie Krzemowej ponad 150 polskich specjalistów. Swoje usługi świadczy przede wszystkim w USA, Japonii i Izraelu. Zlecenia zagraniczne przynoszą niemal 100% przychodów firmy. CodiLime i Tomasz Kulakowski. CodiLime zajmuje się dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla klientów z całego świata. Działamy w trzech obszarach. W obszarze projektowania sieci teleinformatycznych, dbania o bezpieczeństwo w tych sieciach oraz analizy wielkich zbiorów danych, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji. CodiLime obecnie zatrudnia ponad 150 osób w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Nasi klienci to głównie firmy właśnie ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii i z Izraela. Jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, analizy big data, wielkich zbiorów danych, konkurujemy z największymi firmami technologicznymi na świecie. Wśród co bardziej znanych firm, które znalazły się w tym zestawieniu, są Microsoft czy Amazon. To, z czego w CodiLime jesteśmy najbardziej dumni, to to, jakie środowisko pracy stworzyliśmy dla zdolnych, utalentowanych ludzi i to, jacy klienci nam zaufali. To, że możemy tworzyć dla nich najnowocześniejsze rozwiązania w obszarach sieciowym, bezpieczeństwa czy uczenia maszynowego, to napawa nas radością i dumą każdego dnia. Pierwszego nominowanego z drugim w kategorii wizja i innowacja łączy to, że kiedy ogląda się prezentację wspomnianych nominowanych, można odnieść wrażenie, że śledzi się wyścig biznesowy, który będzie się toczył w XXI albo w XXIII wieku, a więc bez pomocy wróża czy wróżbity Macieja możemy dzisiaj darmowo, nie dzwoniąc w trakcie porady, zajrzeć w przyszłość. A nagrodę w kategorii wizja i innowacje wręczy autorka wielu innowacji w przemyśle farmaceutycznym, pani Małgorzata Adamkiewicz, wiceprezes firmy Adamet. W towarzystwie pani Agaty Wejchert-Dworniak i pana Jacka Szwajcowskiego ponownie państwa zapraszamy na scenę. Szanowni państwo, to innowacja odróżnia lidera od naśladowcy. Aby pomysły czy idee mogły zmieniać naszą rzeczywistość, potrzebna jest ogromna odwaga i determinacja, aby je wdrażać. W Polsce nie brakuje młodych, utalentowanych ludzi. Trzeba dać im jedynie szansę i możliwość na rozwój, tak aby to oni stanowili podstawę polskiej innowacyjnej gospodarki. Średnia wieku w firmie naszego laureata to zaledwie 20 kilka lat, a już dziś przychody jego firmy mierzy się kwotą ośmiocyfrową. Bardzo cieszę się, że nagroda w kategorii wizja i innowacja trafia do człowieka, który sen o Dolinie Krzemowej przenosi tutaj, do Polski, dzięki któremu młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje i wizje, niekoniecznie wyjeżdżając z naszego kraju. Szanowni państwo, nagrodę w kategorii wizja i innowacja otrzymuje Tomasz Kulakowski. Zapraszam. Tomasz Kulakowski, CodiLime.
Szanowni Państwo, Polska Rada Biznesu po raz piąty przyznaje te nagrody, a CodiLime w tych dniach właśnie świętuje swoje piąte urodziny. Czy można sobie wyobrazić ciekawszy, lepszy prezent na piątą urodzinę? Mottem nagrody są słowa oto człowiek, nawiązujące do postaci wybitnego przedsiębiorcy, lidera Jana Wejcherta. Na potrzeby wyjaśnienia, skąd sukces CodiLime, mając honor odbierać tę nagrodę, chciałbym sparafrazować te słowa do postaci oto ludzie. Nie byłoby bowiem tego sukcesu i tej nagrody, gdyby nie ponad 150 osób, które na co dzień tworzą CodiLime. To są moi współpracownicy, w których grupie znajdują się najlepsi na świecie, właśnie polscy matematycy i informatycy. Chcę im bardzo podziękować za to, że w ich imieniu mogę odebrać tę nagrodę. Dziękuję dodatkowo moim wspaniałym partnerom, współwłaścicielom firmy, którzy na co dzień wspierają mnie w jej prowadzeniu. To jest Robertowi Boguckiemu, Bartoszowi Górskiemu, Markowi Niedźwiedziowi i Piotrowi Niedźwiedziowi. Wreszcie dziękuję dwóm wybitnym profesorom z Uniwersytetu Warszawskiego, których jeśli nazwę ojcami Polskiej Szkoły Informatyki, to na pewno nie popełnię faux pas. Oni osobiście wychowali wielu spośród moich współpracowników i partnerów. To są profesorowie Jan Madej i Krzysztof Dix. Swoją drogą mądrych głów nigdy za wiele. Jeśli są osoby zdolne i ambitne, które chcą dołączyć do naszego zespołu, to na stronie codilime.com jest bardzo dużo otwartych procesów rekrutacyjnych. Anna, można już teraz wysyłać? Czy można trzeba, wysyłać. Można wysyłać. Sprawdziliśmy serwery, nie zostaną zablokowane. I na koniec jeszcze słowo prywatne. Są jeszcze dwie bardzo istotne w moim prywatnym życiu osoby, które na co dzień sprawiają, że mi się po prostu chce. Jedną jest moja córka, Zosia, której obiecałem pomachać. Jej entuzjazm, życiowa ciekawość codziennie ładują moje baterie, codziennie sprawiają, że chcę osiągać kolejne sukcesy. A drugiej osoby niestety od kilku miesięcy nie ma wśród nas. To jest mój tata, Konstanty Kulakowski. To on wpoił we mnie kilka bardzo istotnych zasad, takich wartości, takich jak odwaga, jak wytrwałość, jak zwykła ludzka przyzwoitość. Bez tych wartości nie jest możliwe budowanie biznesu z sukcesem. Dziękuję, tato, a tę nagrodę dedykuję twojej pamięci. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Dużo tutaj dzisiaj wzruszających momentów. Entuzjazm dziecięcy, iskra w oku. To wszystko łączy tych, którzy mają dzisiaj sukces. Dziękujemy, gratulujemy.